Cześć, z tej strony Paweł. Dzisiaj ponownie zabieramy się za omówienie zadania na wykazywanie. Dziś na tapet bierzemy zadanie z matury próbnej z Operonu z 2016 roku. Najpierw powiedzmy sobie, dlaczego będziemy rozkminiać zadanie, które pojawiło się na maturze próbnej 4 lata temu. Ano dlatego, że zauważyłem, iż kilku moich uczniów miało problem tak naprawdę z rozwiązaniem tego zadania, a wbrew pozorom ono nie jest takie trudne, jak mogłoby się wydawać i z tego zadania można naprawdę, naprawdę wiele się nauczyć. Dlatego zachęcam Ciebie na początek, zatrzymaj to nagranie, spróbuj samodzielnie je rozwiązać, to zadanko, a następnie wystartuj ponownie nagranie, abym ja przedstawił Tobie moją propozycję rozwiązania. A co my mamy tutaj tak naprawdę zrobić? Musimy wykazać, że jeżeli x jest większe od y i ma nasze podane równanie będzie spełnione, to będzie można powiedzieć, że x odjąć y równa się pierwiastek z 2 na 2. Czyli jak można by było tutaj podejść do tego zadania? Oczywiście w zadaniach na wykazywanie po słowie jeżeli mamy zwrot, mamy część tak naprawdę zadania, z której będziemy mogli udowodnić to, co się znajduje po słówku to. Czyli mamy nasze założenia. Naszym założeniem jest informacja, że x jest większy od y oraz że 2 razy x odjąć 1, x plus 1 odjąć 2x odjąć y jest równe minus 1. Ktoś by mógł powiedzieć, przecież to jest treść zadania, po co to przepisujesz? Ano po to, aby o tym nie zapomnieć, na przykład o informacji, że x jest większy od y. Gdyby to nie było istotne, to twórcy tego zadania by tego nam nie podali. W zadaniach na wykazywanie musisz precyzyjnie, naprawdę precyzyjnie zapisywać to, co jest w zadaniu i zaznaczać rzeczy, które mogą się przydać, ponieważ my tak naprawdę mamy na sam koniec naszego zadania dostać x odjąć y równa się pierwiastek z 2 na 2. To jest nasza teza, którą musimy wykazać. No i co wystarczy zrobić? Zauważ, na razie weźmy sobie, wymnóżmy to wszystko, co się da i skróćmy wyrazy podobne. W naszym dłuższym tym równanku można zauważyć, że mamy 2. Możemy każdy z każdym w nawiasach, albo można zauważyć, że mamy tutaj wzór skróconego mnożenia, który brzmiałby a minus b, a plus b, to się równa a kwadrat minus b kwadrat, czyli tak naprawdę x kwadrat odjąć jedyneczka, odjąć 4yx plus 2y kwadrat, to się równa minus jedynka, lecimy dalej. 2x kwadrat odjąć dwójeczka minus 4yx plus 2y kwadrat równa się minus 1 minus dwójeczka. Walimy ją na drugą stronę i mamy 2x kwadrat odjąć 4. Zapiszę sobie x i y, zmienię kolejność, bo mogę. 2y kwadrat równa się 1. No i już zredukowaliśmy kilka wyrazów i zauważ, co tutaj mamy. Mamy tak, kwadrat jakiejś liczby odjąć podwojona wartość pierwszej i drugiej liczby i plus kwadrat drugiej liczby. I przy takim złożeniu można by było to zaprezentować jako a odjąć b i do kwadratu. Tylko co jest naszym a tak naprawdę? Kiedy a kwadrat to się równa 2x kwadrat, no to można by było powiedzieć, że naszym a tak naprawdę jest pierwiastek z 2x. Można by było tak powiedzieć? My wiemy, że x jest większe od y. No oczywiście można by było powiedzieć też, że a to się równa minus pierwiastek z 2x. No bo też biorąc do kwadratu całe wyrażenie, byśmy mieli tak naprawdę wyrażenie na plusie. No i nasze b kwadrat to się równa
2y kwadrat. No i w tym przypadku możemy powiedzieć, że b to się równa pierwiastek z 2y lub b to się równa minus pierwiastek z 2y. Co dalej możemy z tym zrobić? No to weźmy sobie tak naprawdę pierwszą parę i zwińmy nasze wyrażenie do postaci pierwiastek z 2x minus pierwiastek z 2y do kwadratu. Gdybyśmy wzięli to tak naprawdę z minusami, to doprowadzilibyśmy też do tej samej postaci, no bo zauważ, że minus pierwiastek z 2x razy minus pierwiastek z 2x daje nam 2x kwadrat, z b będzie tak samo, gdybyśmy przemnażali pierwiastki z minusem, też mamy to, więc doprowadzilibyśmy do tej samej sytuacji i mamy równa się całość 1. I teraz kluczowa sytuacja. Robimy razy pierwiastek i mamy pierwiastek z 2x odjąć pierwiastek z 2y i do kwadratu. I całość to się równa pierwiastek z 1. I o czym trzeba pamiętać? O tym, że jeśli mam pierwiastek z a kwadrat, to jest wartość bezwzględna, to jest moduł z a. Czyli my mamy tak naprawdę pierwiastek z 2x odjąć pierwiastek z 2y. W module to się równa 1. I teraz czy zmieniamy znaki, czy nie? To jest pytanie, ale jakie? Takie, na które odpowiedź mamy w założeniach zadania. Zauważ, my wiemy, że x jest większy od y. X jest większy od y. Czyli mam pierwiastek z 2 razy większa liczba, odjąć pierwiastek z 2 razy mniejsza, więc jestem pewien, że będzie liczba powyżej 0, więc mogę zapisać sobie pierwiastek z 2x, odjąć pierwiastek z 2y, to jest 1. Co robimy teraz? Ano dzielimy przez pierwiastek z 2, więc będę miał x odjąć y, to jest 1 przez pierwiastek z 2, czyli x odjąć y to się równa 1 razy pierwiastek z 2. Pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2. Co ja właśnie robię? Usuwam niewymierność z mianownika i dostaję to, co było w tezie do udowodnienia. Co należało dowieść? Rozwiązaliśmy tak naprawdę zadanie poprzez przekształcenie naszego wyrażenia podanego w założeniach. Wzięliśmy tak naprawdę pod uwagę główne założenie, że x jest większe od y i dowiedliśmy tego, co było naprawdę tematem zadania. Mam nadzieję, że Twoje rozwiązanie wyglądało tak samo. Jeśli masz pytania na temat mojego rozwiązania, no to dopisz je w komentarzu do tego nagrania. Zostaw łapkę w górę, jeśli Ci się podobało. A jeśli chcesz pozostać na bieżąco z materiałami, które publikuję, zasubskrybuj ten kanał i wejdź na Matura z Matmy na Facebooku. Wielkie dzięki, do zobaczenia, cześć!